Witam Państwa serdecznie. Spotykamy się dziś w studio w Warszawie, by podsumować wedle obietnic projekt, który realizowaliśmy wspólnie z firmami Agromix i UPL w uprawie buraka cukrowego na plantacji w centrum kraju i tą plantację obserwowaliśmy od siewu do zbioru. Jest dziś ze mną Adam Wachowski z firmy Agromix. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, jaki był cel tego projektu i co chcieliśmy uzyskać tak naprawdę na polu? Celem było pokazanie nowych programów ochrony roślin i tutaj za taki główny cel postawiliśmy sobie redukcję środków ochrony roślin, uzyskanie wysokiego plonu buraków i cukru i też jak w największym stopniu redukcję kosztów uprawy, bo wszyscy dobrze wiemy, że opłacalność buraków jest pochodną niskich kosztów oraz wysokich plonów sprzedawanych po dobrych cenach. Co warto tu zaznaczyć, cały program ochrony, to co robiliśmy tak naprawdę na polu, relacjonowaliśmy na bieżąco w specjalnie stworzonym do tego celu serwisie specjalnym. Zainteresowanych jak najbardziej odsyłamy, ten serwis jest nadal aktywny, może prześledzić cały okres wegetacji. Ale panie Adamie, w skrócie, jakie programy zostały zastosowane na polu? Był tutaj zastosowany jako pierwszy z nowych programów, to był program redukcji dawek herbicydów i tam był zastosowany program, który nie zawierał desmedifamu, nie zawierał fenmedifamu i wszystkich pozostałych herbicydów, dawki były mocno okrojone i tutaj stosowaliśmy mieszaninę złożoną z etofumesatu, z metamitronu, chlopyralidu, lenacylu oraz trifluzurfuronu i to było wsparte adiuwantem o wielokierunkowym działaniu, który jest tutaj nowością i zawiera wbudowany antydryfty, dzięki czemu ta ciecz robocza nie ucieka z pola. Kolejnym programem to była walka z chwościkiem, bo w ostatnich latach, szczególnie w 2020 roku, widzieliśmy, że wiele gospodarstw sobie z nim nie radzi, więc tutaj był pokazany nowy program ochrony roślin, w którym była miedź w każdym zabiegu, był adiuwant o wielokierunkowym działaniu i też rotowaliśmy fungicydami, ale ważna rzecz, tutaj nie były stosowane fungicydy, które już są wycofane lub w najbliższej przyszłości będą wycofane. No dobrze, spotykaliśmy się właściwie na polu sukcesywnie, dość regularnie, by obserwować, jak właśnie postępuje wegetacja. I jakie by Pan wyznaczył takie punkty, problemy, z którymi się rolnik musiał na polu zmierzyć w tym sezonie, minionym właściwie? Największe problemy, jakie były w trakcie tego sezonu, to była niesprzyjająca pogoda po siebie buraków. Było bardzo zimno i widzieliśmy, że kwasty, tak jak komosa biała, kiełkowały, wschodziły, natomiast burak nie. I tutaj też mieliśmy szczęście, że nasz program zawierał glifosat, dzięki czemu mogliśmy niewielką dawką tego herbicydu, bo to był tylko 1 litr herbicydu na hektar, zwalczyć wszystkie chwasty, które powschodziły. Natomiast dużym problemem było to, że na właściwe wschody musieliśmy sporo poczekać. One też były w różnych częściach pola o różnym czasie, nie były takie wyrównane jak w poprzednich latach. Jeśli już się zaczęła wiosna, była bardzo chłodna, co nie sprzyjało szybkiemu zakrywaniu międzyrzędzi. Gleba była zbita przez deszcz, było sporo opadów. Też spotkaliśmy się, że część roślin wypadła, jednak to nie było na szczęście. Nie była pełna obsada. Tak, obsada nie była pełna i na szczęście liczymy, że to nie miało żadnego wpływu na osiągnięty plon. Dalsza część wegetacji jednak temu burakowi sprzyjała, prawda? Bo wigor tych siewek się poprawił znacznie po ociepleniu, po już przeprowadzonym całym programie odchwaszczania. Natomiast no, później były delikatne problemy jeszcze ze szkodnikami. No niestety nie mamy za bardzo możliwości zwalczania. Z mszycami nie było problemu, ale się pojawiły rolnice, pojawiła się błyszczka. Były zmienniki, to obserwowaliśmy na polu w czasie wegetacji. Tak, pojawiły się te szkodniki, jednak ostatecznie podjęliśmy decyzję, że te szkodniki są w na tyle niskim natężeniu, że nie wykonywaliśmy żadnego zabiegu insektycydowego. I następnie poszedł program fungicydowy, skierowany oczywiście na zwalczanie chwościka buraka.
jaka była presja i jaki był pomysł na przeprowadzenie tych zabiegów? Do zwalczania chwościka podeszliśmy w sposób prewencyjny, tak jak robią niektóre gospodarstwa za granicą, że wszystkie zabiegi są stosowane w regularnych odstępach czasu i nie czekaliśmy na to, jak się pojawią pierwsze objawy chwościka, tylko pierwszy z zabiegów był wykonany jeszcze przed wystąpieniem objawów, gdy już mogły być warunki sprzyjające do infekcji. Bo jeśli już widzimy pierwsze plamy chwościka, to już ta infekcja jest. Odbywa się na roślinach, natomiast żaden z fungicydów nie działa w sposób wyniszczający, więc tutaj rolą naszą było zapobieganie, a nie leczenie czegoś, co już nie było uleczalne, więc zastosowaliśmy program oparty na 4 zabiegach. Była w nich miedź, ale były też standardowe fungicydy o działaniu systemicznym od drugiego zabiegu. Mhm. Oczywiście wszelkie dawki, szczegóły znajdziecie w serwisie specjalnym, także jeszcze raz zainteresowanych odsyłamy. Zamieszczamy też tabelki, żeby te programy zastosowane były widoczne i każdy zainteresowany mógł to prześledzić. Natomiast kwintesencja. Bo dużo się teraz mówi o takiej troszeczkę nie najlepszej opłacalności jednak z uprawy buraka cukrowego. Jak to wyszło w przypadku tej plantacji? Jakie wyniki produkcyjne uzyskał rolnik? I jakie to wyszły koszty, a więc i też dochód? Czy był to dochód satysfakcjonujący rolnika? Ciężko mówić o satysfakcjonujących dochodach przy szalejącej inflacji, przy rosnących kosztach produkcji, jednak warto nam się pochwalić plonem. Plon korzeni wyniósł 80 ton czystych korzeni z hektara przy polaryzacji 18,3%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Myślę, że ten wynik zadowoliłby niejedno gospodarstwo. Bo trzeba też zaznaczyć, że to nie były gleby wysokoprodukcyjne, czwarta A, czwarta B, to jest tak powiedzmy na granicy przyzwoitości siewu buraka cukrowego. Opady na pewno sprzyjały temu, ale plon jak najbardziej satysfakcjonujący. Plon był bardzo dobry jak na te gleby. To nie były co prawda gleby wybitnie sprzyjające burakowi, jednak też to są gleby, których w Polsce jest najwięcej, bo najwięcej mamy przeciętnych. I my tutaj chcemy pokazać też rolnikom, że na takich standardowych warunkach można na tym zarabiać. Jeśli tutaj chodzi o omówienie kosztów i zysków, to przyjęliśmy do takich obliczeń najgorszy wariant, gdzie liczyliśmy ceny środków ochrony roślin po zakupie w cenie brutto. Nie były w cenach uwzględniane żadne rabatki, dodatki, jakieś gratyfikacje. I ostatecznie koszt całej ochrony zbliżył się do 7000 zł na hektar. Mówiłem tutaj o wszystkich zabiegach ochrony roślin, o wszystkich przejazdach liczonych opryskiwaczem, czy zabiegach uprawowych po cenach usług. Dla niektórych mogą się wydawać też te kwoty zawyżone. I dodatkowo jest to kalkulacja zrobiona po cenach brutto. Więc nakłady wyszły wysokie, ale wyszły realne i myślę, że niejedno gospodarstwo, szczególnie mniejsze, takie koszty ma. Natomiast korzyścią większych gospodarstw jest to, że te koszty w pewnym stopniu im spadają, bo mogą spadać koszty wykonywania zabiegów, ale też koszty kupowanych preparatów. No właśnie, jeśli myślimy o jakiejkolwiek nadwyżce bezpośredniej w gospodarstwie, to możemy to budować właściwie tylko plonem. I tu pojawia się takie pytanie, gdzie jest ta granica tego plonu opłacalnego, jeśli chodzi o burak cukrowy? Kiedyś to było 60 ton, się mówiło, że to jest taki plon, powiedzmy już realny, satysfakcjonujący, a to już gdzieś nam się troszeczkę zaciera, prawda? Jak to w ogóle wyszło w przypadku tego gospodarstwa? Burak jest rośliną wysoce pracochłonną, specjalistyczną i powinien dawać przychody i zyski wyższe niż standardowe uprawy, bo to jest roślina tylko dla najlepszych gospodarstw. Jeśli chodzi tutaj o plony i o zyski, przeanalizowaliśmy je w dwóch przypadkach. Dla plonu wynoszącego około
60 ton na hektar i 80 ton na hektar. Przy plonie 60 ton na hektar jest to, uczciwie mówiąc, uprawa nieopłacalna, bo zysk, który oszacowaliśmy, był blisko 3,5 tysiąca złotych na hektar. Natomiast już przy 80 tonach zysk przekroczył 6 tysięcy złotych na hektar. Przy czym no, tutaj dużym problemem był limit stawiany przez cukrownię, bo można powiedzieć, że 20 ton z każdego hektara szło już na gorszych warunkach, bo to były buraki pozakwotowe. Natomiast gospodarstwa są zainteresowane, które zbierają 70, 80 ton i więcej, jak najwięcej wyciągać z każdego hektara zysku. Więc tutaj należałoby się zastanowić nad zwiększeniem limitów w tych gospodarstwach, gdzie cała produkcja może być, czy większa jej część sprzedawana po kontraktowej cenie. No właśnie, ale wszyscy się też zastanawiamy, co dalej, bo wiadomo, środki produkcji, jeśli chodzi o ceny, tak, rosną, inflacja galopuje. I gdzie ta opłacalność buraka? Gdzie szukać tej opłacalności buraka na przyszłość? W międzyczasie jeszcze wchodzi tam Zielony Ład, który też no, w przypadku uprawy buraka cukrowego, zabierając nam kilka kluczowych substancji czynnych, również miesza w programach ochrony chociażby. Jednak to, co tutaj pokazaliśmy, Zielony Ład jest możliwy do osiągnięcia w burakach cukrowych przez redukcję dawek herbicydów, przez zastępowanie fungicydów klasycznych fungicydami kontaktowymi. Wiemy, że taki został niedawno zarejestrowany, zawierający trójzasadowy siarczan miedzi, nazywa się Yukon. I z tego, co wiem, wcześniej w doświadczeniach wychodził bardzo dobrze, jednak tutaj należy też jeszcze dłużej się temu przyglądać. Jednak jest to mimo wszystko bardzo ciekawa alternatywa dla standardowych środków ochrony roślin i z tego, co się orientowaliśmy, też jest konkurencyjna cenowo. Kolejnym krokiem, gdzie tutaj rolnik się powinien zastanowić przy uprawie buraków, to jest nawożenie azotowe. Na naszym polu azot po starych cenach kosztował około 450 zł brutto. W tym roku, czy po aktualnych cenach, gdybyśmy to policzyli, myślę, że nakład na azot przekroczy 1000 zł. Jednak ważna jest też jakość osiąganych korzeni, jakość buraków i w glebach naszych tkwią bardzo duże zapasy azotu z poprzednich lat. Dodatkowo burak świetnie sobie z tym radzi, bo ma wegetację przez cały okres z dodatnimi temperaturami, nie ma okresu zimowego i pamiętajmy, że on praktycznie od końca lipca już powinien być na delikatnym głodzie azotowym, w którym robi cukier, więc tutaj też myślę, że dobre gospodarstwa wykorzystają zwyżkę ceny azotu do poprawy opłacalności właśnie poprzez redukcję nawożenia tym pierwiastkiem lub przerzucenia tych kosztów na inne nawozy fosforowe, potasowe, magnezowe, które pomogą roślinom budować jeszcze wyższy plon i dodatkowo tutaj lepiej radzić sobie w stresowych sytuacjach, na przykład przy suszy. Zamieszczamy też dla Was wykonaną właśnie kalkulację tego akurat przypadku, tego gospodarstwa, podając, tak jak było wspomniane, orientacyjne koszty brutto poszczególnych elementów wykonanych, agrotechnicznych elementów wykonanych na tej plantacji. Drodzy Państwo, w podsumowaniu zachęcamy do śledzenia wpisów zamieszczonych w serwisie specjalnym. Tam macie szczegóły. Na każdym etapie wegetacji staraliśmy się, na tym właściwie ważnym etapie wegetacji staraliśmy się wprowadzić wpis. Macie tam też wszystkie informacje dotyczące programu ochrony. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcamy do ich zadawania. Odpowiemy na te wszystkie pytania. Odpowiemy. Z naszej strony to jest wszystko. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.